Na Warszawskiej Woli, pomiędzy ulicami Prostą i Łódzką, powstaje zupełnie nowy wieżowiec. Budynek A jest drugim i ostatnim biurowcem kompleksu studio realizowanego przez Skanska. Jego budowa wystartowała na początku listopada 2023 roku. Za projekt odpowiadają Arrow Architects oraz Grupa 5 Architekci. Inwestorem jest Skanska S.A. Oto niektóre parametry techniczne budowanej wieży. Wedle zapowiedzi inwestora, Studio A będzie wieżą wysoką na 105 metrów, posiadającą 27 kondygnacji nadziemnych, 4 wybudowane dużo wcześniej przy okazji wznoszenia pierwszej wieży, kondygnacje podziemne, w tym garaż na 203 samochody i 150 miejsc na rowery. Ponadto wieża ma mieć 26 600 m2 powierzchni użytkowej oraz 2 zielone tarasy zlokalizowane na 7 i 22 piętrze. Przed budynkiem powstanie z kolei ogólnodostępny plac z całoroczną zielenią, ogrodami deszczowymi i małą architekturą. Jeśli chodzi o parking podziemny, to wjazd do niego będzie możliwy zarówno od strony ulicy Łódzkiej, jak i ulicy Prostej. Inwestor planuje oddać do użytku obiekt w 2025 roku. Przy okazji powstania tak wysokiego budynku pośrodku stosunkowo niskiej zabudowy, dojdzie do połączenia dwóch wysp wieżowców, jakie powstały w obrębie Ronda Daszyńskiego oraz Ronda ONZ.